Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, ten jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie je wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, okres wielkanocny przynosi nam, pewnie jak każdy czas w Kościele, wiele różnych symboli, obrazów, które mają nam uświadomić, kim tak naprawdę jest nasz Bóg. Czwarta niedziela wielkanocna przynosi nam obraz szczególny. Obraz dobrego pasterza. Myślę, że nie trzeba pochodzić z Podhala, żeby sobie móc wyobrazić stado owiec i pilnującego ich pasterza. Kogoś, kto przejmuje odpowiedzialność za całą tę grupę. Dzisiaj na mszy o 8:30 zaprosiłem nasze dzieci, aby tu podeszły. I rozważaliśmy, kim to jest ten pasterz i cóż to ten pasterz robi, dlaczego on ma taką właśnie laskę, taki kij. Dzieci miały bardzo wiele fajnych pomysłów, aż wreszcie zapytałem, no to co ten pasterz robi? Nie za bardzo wiedziały, więc mówię, słuchajcie, to zróbmy tak, że chodźcie za mną. Pójdziemy do Matki Bożej. No i poszliśmy. Cała grupka grzecznie poszła. I mówię, czemu idziecie za mną? Dzieci mówią, bo powiedziałeś, żeby iść. No ale czemu idziecie? Zawsze tak słuchacie rodziców? No różnie to bywa. To czemu teraz idziecie? Jedna dziewczynka mówi, bo cię lubię. No to już jest dobry początek. Skoro lubisz swojego proboszcza, to dobry znak dla nas jako parafii. A drugie dziecko mówi, bo ci ufam. To już
jeszcze mocniejsze słowo niż lubię. Zaufać drugiemu człowiekowi. No i wtedy dzieci nasze, wiecie, są dwujęzyczne, więc łatwo można zapytać, jak to ten shepherd po angielsku jest. I nagle jedna dziewczynka mówi, że ona mi tak follow, czyli idzie za mną, because you are my pastor, bo jesteś moim proboszczem. No i mieliśmy właściwie gotowe odpowiedź na wszystkie rzeczy w kazaniu. Albowiem, kochani, słowo pastor pochodzi z języka, który jest oficjalnym językiem Kościoła. Jest to język łaciński. Słowo pastor oznacza właśnie pasterza. A zatem możemy się tutaj zastanawiać, i dzieci to ładnie ujęły w tym swoim pięknym, dziecięcym, czystym myśleniu. Idę, bo Cię lubię, idę, bo Ci ufam, bo Ty jesteś mój pastor. Teraz, kochani, no już tutaj troszkę wyżej podniesiemy poziom w kazaniu dla dorosłych. Czy myślimy, że zbudujemy Kościół na tym, że kogoś lubimy? Nie zbudujemy. Więcej, zadam bardzo kontrowersyjne pytanie. Czy zbudujemy Kościół na tym, że komuś ufamy? Też nie zbudujemy. Albowiem tu nie chodzi o to, czy kogoś lubimy, czy ufamy, czyli co robimy, tylko o kogo tu chodzi. I uświadamiamy sobie nagle, moi drodzy, w tą niedzielę dobrego pasterza, że nie chodzi o osobę proboszcza. Jeśli by chodziło o osobę proboszcza, to biada takiej parafii, która buduje swoją wiarę na osobie człowieka. Nawet, kochani, już teraz bardzo kontrowersyjnie powiem, nie wolno nam budować parafii na tym, że lubimy ojca Stefana. No to już wyższy poziom, bo to już 34 lata z nami. To już nie wyobrażam sobie innej opcji, jak tylko ojca Stefana lubić i jemu ufać. Ale to też nie jest rzeczywistość, na której zbudujemy parafię Michała Archanioła i jakąkolwiek inną parafię. I wcale to nie jest nic przeciwko ojcu Stefanowi, bo go wszyscy kochamy. Otóż, kochani, budujemy na Jezusie. Tylko na Nim. Wszystko, co jest w Kościele budowane na człowieku, przez człowieka, ze względu na człowieka, przychodzi i odchodzi, bo nie jest trwałe. Wszystkie nowe mody, nowinki w Kościele, bo ktoś sobie coś wymyślił i zaczyna tak robić, bo tak jest fajnie, to zadziała na kilka lat, a potem klapa, bo moda przychodzi i odchodzi. Od tego słowa pochodzi słowo modernizm, nowoczesność, która już niewielu ludzi wyprowadziła w pole. Otóż tradycyjna nauka Kościoła, która przeciwstawia się tym wszystkim modom, mówi nam jasno, Kościół jest zbudowany na Chrystusie. To Jezus jest tym, który jest dobrym pasterzem, a proboszcz, ojciec Stefan, ojciec X, ojciec Y, każdy inny, my mamy być w Jego służbie. Ale mamy być przeźroczyści. Rozumiecie, co to znaczy? Bardzo trudne. Szczególnie podczas Eucharystii, żeby nie było nas, ale żeby był Chrystus. Dlatego mówimy w nauce tradycyjnej, pięknej, katolickiej, że kapłan jest in persona Christi, w osobie Chrystusa. Tam nie ma mowy o jakichś moich własnych minach, gestach, widzimisię. To nie o to chodzi, bo to jest puste i płytkie. Kochani, dobry pasterz to ten, który prowadzi do Jezusa. To ten, który potrafi przejść nawet koło bycia popularnym, ale prowadzi do Jezusa. Bo my możemy naszych kapłanów lubić, kochać, za nich się modlić i dziękujemy wam dzisiaj za to z ojcem Stefanem, bo niedziela dobrego pasterza to jest ta niedziela, gdzie się za to dziękuję. I prosimy dobrego Boga o nowych kapłanów. Zobaczcie, jakich potrzebujemy.
wszystkie nasze projekty, wszystkie nasze pomysły. Ale my potrzebujemy sakramentów, nie projektów. My potrzebujemy tych, którzy nam będą głosić Słowo Boże i rozdawać ciało i krew Chrystusa. Ale i my, moi drodzy, jako pasterze, potrzebujemy waszej modlitwy. Ja wiem, że ta parafia jest parafią, która się za kapłanów modli. To są wasze różańce, to są wasze margaretki, to są wasze ofiary, to są wasze posty. To jest chociażby wasze dobre słowo i gest wsparcia, który nawet nie wiecie, jak czasami jest potrzebne, jak ta laska, na której się teraz opieram. Ale moi drodzy, wracamy jeszcze do jednej rzeczy. My budujemy na Jezusie. To On jest naszym dobrym pasterzem. I dlatego dzieci, które za mną poszły do Matki Bożej, dobrze zrobiły. Bo poszliśmy do tej, która nas prowadzi do Jezusa. Zapytałem się dzieci, czemuśmy tu przyszli? Do Matki Bożej przyszliśmy. Zobaczcie, jak kochane te nasze dzieci. Czasami takie radosne, ale kochane. Bo one ci powiedzą prawdę, tak jak dziecko myśli. Czemuśmy tu przyszli? Do Matki Bożej, bo ona nas prowadzi do Jezusa. A zatem, moi drodzy, dobry pasterz jak Maryja prowadzi ludzi do Jezusa. Proszę was dzisiaj o modlitwę, o to wsparcie, abyśmy nie byli ani fajni, ani cool, ani nowocześni, ani jacyś trendy. Na tym Kościół się nigdy nie zbudował i nie zbuduje. Abyśmy byli katoliccy, o to się módlcie. Abyśmy byli wierni Chrystusowi i tradycji, o to się módlcie. Abyśmy byli, tak, nie odważa się to powiedzieć, dobrymi ludźmi, bo to ważne. Ale dobry człowiek to nie wszystko. Tu musi być wiara. Abyśmy byli wierni Chrystusowi. I kochani, kończąc to moje kazanie przy lasce pasterskiej, proszę was również o waszą modlitwę za tę parafię, naszą parafię. Abyśmy umieli, potrafili, chcieli budować na Chrystusie, bo bardzo łatwo budować na człowieku. Ktoś ma dar wymowy, ktoś ładnie mówi, ktoś ładnie śpiewa, ktoś jest sympatyczny i od razu chętnie się koło tej osoby gromadzimy, a na tym Kościoła też nie zbudujemy. To jest ważne. Najważniejszy jest Chrystus. Mocą Jego krwi jesteśmy zbawieni. Tak jak usłyszeliśmy dzisiaj, w Jego ranach jest nasze zdrowie. A zatem, kochani, jeszcze raz w tę niedzielę dobrego pasterza idźmy do Jezusa. Idźmy z Maryją do Jezusa, bo On jest pierwszy i ostatni. I ze względu na Niego tutaj jesteśmy. Prośmy zatem, moi drodzy, o wiarę. O wiarę, która prowadzi nas zawsze do Pana Boga. I niech Jezus, dobry pasterz, błogosławi naszej parafii, abyśmy byli żywym, prawdziwym Kościołem, zbudowanym na Bogu. Amen. Amen.